Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Fajlany. Jestem pełniącym obowiązki wójta gminy Skutowo z uwagi na fakt, iż kadencja poprzednika mojego pana wójta Stanisława Kochanowskiego została przerwana dramatyczną śmiercią. W związku z tym pani prezes była zobligowana do powołania osoby, która do czasu wyboru poprowadzi gminę zarówno w zakresie przygotowania wyborów sensu stricto, jak i administrowania urzędem. W chwili obecnej trwają działania zmierzające do zapewnienia bezproblemowego przygotowania tychże wyborów. To po pierwsze, a po drugie oczywiście osoba, która pełni obowiązki wójta, musi spełniać wszelkiego rodzaju działania, które są charakterystyczne dla wójta, który został wybrany w normalnych wyborach samorządowych, które odbywają się co 4 lata. A więc zarządzanie gminą, zarządzanie urzędem gminy, wszystkie kwestie związane z budżetowaniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zatem rola pełniącego obowiązki wójta jest praktycznie rzecz biorąc taka sama jak wójta, który jest wybierany co 4 lata w wyborach samorządowych. No i mojej skromnej osobie powierzono te obowiązki, które prawdopodobnie zostaną zakończone najpóźniej do końca listopada. Jest to dość trudne zadanie z uwagi na fakt, iż osoba, która przychodzi z zewnątrz, nie zna specyfiki ani urzędu, ani gminy. Nie zna szczegółów, w związku z tym musi z marszu wejść i zapoznać się z ogromem informacji. To po pierwsze. Po drugie, no oczywiście musi od razu wejść w relacje międzyludzkie, prawda? Musimy również pamiętać o pewnym kontekście natury emocjonalnej i psychologicznej, tak? W którym to kontekście osoba pełniąca obowiązki wójta musi się znaleźć w sposób natychmiastowy. No ale jeżeli urząd jest dobrze zorganizowany, jeżeli Rada Gminy jest prowadzona w sposób merytoryczny, to współpraca między pełniącym obowiązki wójta, a pracownikami i radą przebiega w sposób bezproblemowy, tak jak to się dzieje dotychczas. I za to chciałbym zarówno pracownikom urzędu, jak i Radzie Gminy Skutowo bardzo podziękować. Trzeba jeszcze powiedzieć i zaznaczyć, dlatego że nie wszyscy mieszkańcy chyba zdają sobie z tego sprawę, że tak naprawdę taki urząd bez pełniącego obowiązków wójta no, funkcjonować nie może, no bo to są wszystkie podpisy tak, na uchwałach, na wszystkich zarządzeniach. Gdyby pan mógł troszeczkę o tym opowiedzieć. No dokładnie tak. No, wójt, czyli jakby żadna złotówka nie może wejść? Tak, nie może zostać tak naprawdę wydana bez zatwierdzenia przez wójta, prawda? W związku z tym w momencie, kiedy doszło do tego tragicznego zdarzenia, tak naprawdę urząd gminy, można powiedzieć, zamarł w miejscu. No oczywiście były podejmowane jakieś czynności niecierpiące zwłoki, no z uwagi na sytuację, w której zarówno urząd, jak i gmina się znalazły, ale tak jak powiedziałem, bez wójta funkcjonowanie gminy w dłuższym wymiarze czasu jest oczywiście niemożliwe. I tak naprawdę muszę powiedzieć, że jesteśmy w przededniu wyborów. Czy proszę powiedzieć, czy to ma wpływ jakiś, czyli jakby pewne tutaj ruszady polityczne, które się dzieją na zewnątrz, czy to ma wpływ na pracę urzędu, czy w jakiś sposób na to rzutuje? Na pracę urzędu nie, ponieważ pracownicy są w pełni merytoryczni, przyzwyczajeni do tego, że co 4 lata zaczyna się korowód polityczny.
Nie ma to większego przełożenia na pracę urzędu. Tak jak powiedziałem, wszyscy są przyzwyczajeni, merytorycznie przygotowani. Także silni, zwarci i gotowi, że się tak wyrażą, wchodzimy w okres wyborczy. A czy w jakiś sposób odczuła się tą atmosferę w urzędzie, że jednak zaraz za chwilę odbędą się wybory? No, takie lekkie napięcie jest i mówimy pytanie, o które, pracowników, które, tak? Pytanie, które gdzieś zawsze jest w tle, a mianowicie kto wygra, kto będzie nowym włodarzem, czy ten włodarz podoła wyzwaniu, czy będzie w stanie w sposób merytoryczny i bezkonfliktowy współpracować z pracownikami oraz z Radą Gminy, tak? Czyli to jest pytanie o jakość osoby, która zasiądzie tu w miejscu, w którym siedzę. Jestem mieszkańcem Mierzei Wiślanej, mieszkam w Koszewie. Jestem z wykształcenia prawnikiem oraz politologiem. Ukończyłem również Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Mam długie doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w administracji rządowej, począwszy od szczebla Ministerstwa Finansów poprzez inne urzędy, które również wchodziły w strukturę organizacyjną Ministerstwa Finansów. Mam również doświadczenie w pracy w samorządzie gminy. Także mimo tego, że część mojej pracy zawodowej była związana z administracją rządową, jestem dobrze zorientowany i niejako dedykowany temu, co się dzieje na mojej ulubionej i pięknej Mierzei Wiślanej. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.